Chwała Bogu. Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie i tutaj osoby, które są w naszej kaplicy i osoby, które są z nami za pośrednictwem internetu. Myślę, że to, że teraz mówię do was, kochani, nie wymaga jakiegoś apelu bądź sygnału, żebyście patrzyli na mnie. Bo w sposób automatyczny, kiedy zaczynam mówić i tutaj coś słychać, to wzrok kierujemy w stronę osoby, która odzywa się i która mówi. I myślę, że dzisiaj już mogliśmy, od kiedy Bóg nam dał łaskę, że otworzyliśmy oczy dziś rano, mogliśmy patrzeć na wiele różnych rzeczy, przedmiotów, osób, prawda? Ja, zaczynając nabożeństwo, chciałbym nas dzisiaj zachęcić, bo też taka jest treść pieśni, którą za chwilę zaśpiewamy, abyśmy spojrzeli na Jezusa. Nie wiem, czy już dzisiaj miałeś taką możliwość, aby oczami własnego serca spojrzeć na Niego. I co to spojrzenie dało? Bo zazwyczaj, kiedy patrzymy na przedmioty, na rzeczywistość wokół nas, na osoby, to niektóre widoki sprawiają, że jesteśmy podirytowani, może rozzłoszczeni, jak patrzymy na kogoś albo na coś. Nie wiem, może dzisiaj widziałeś, że dzisiaj mleko wykipiało i się kuchenka zalała i taki widok to powoduje jakieś emocje. A może patrząc na współmałżonka miałeś wielką wdzięczność i radość. Albo może czasami odwrotne emocje. Wiecie, różnie jest, nie? My patrząc doświadczamy tego, że to, na co patrzymy, w jaki sposób do nas przemawia i wywołuje pewne emocje, pewne reakcje, nasze zachowania. Ja chciałbym, żebyśmy, zaczynając nasze nabożeństwo, i też chciałbym w jakiś sposób ukierunkować nasze myśli podczas całego tego nabożeństwa i tego, co przed nami. Bo jest pewien fragment, który jest zapisany w 4 Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, i ten fragment mówi o tym, kiedy ludzie z narodu wybranego zaczęli szemrać i narzekać na Pana, na Mojżesza. I wtedy Bóg, pamiętacie, sprawił, że pojawiły się jadowite węże, które zaczęły kąsać naród wybrany. I wielu ludzi zginęło, wielu ludzi zmarło. I wtedy co powiedział Bóg do Mojżesza? Pamiętamy. I to jest zapisane w wersecie 8, 21 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na niego, na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Spojrzeć na węża, wtedy to było jednoznaczne z tym być albo nie być, żyć albo być martwym. Spojrzeć na węża, tylko tyle wystarczyło. Ale żeby spojrzeć, najpierw trzeba było tą prawdę przyjąć i uwierzyć, że to jest jedyny skuteczny sposób na to, aby być uratowanym. Wierzę, że wiara tych ludzi motywowała ich do tego, żeby podnieść swoje oczy, podnieść swój wzrok i skierować na tego węża. Spojrzyj na Jezusa. Wiecie, to spojrzenie wtedy, może dzisiaj dla niektórych z nas, to spojrzenie na Jezusa może być spojrzeniem, które będzie stanowiło o twoim życiu wiecznym, bądź o twoim wiecznym potępieniu. A może dla innych, którzy już doświadczyli w swoim życiu tego, że wcześniej spojrzeli na Jezusa, na tego miedzianego węża. Jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I wiecie, w tym naszym spojrzeniu dzisiaj na Pana Jezusa może właśnie być ten odruch wywyższenia Jego, uwielbienia. On musi być wywyższony. Nie tylko w tym fizycznym wymiarze, że będąc przybity do krzyża został wyniesiony wyżej niż wszyscy inni. Ale wierzę, że to w wymiarze wdzięczności, uwielbienia i chwały, wywyższenia Jego.
Dzisiaj patrząc na Niego, jeśli już w swoim życiu spojrzałeś i patrzysz na Niego jako na jedyny ratunek od mocy grzechu, od jadu węża starodawnego, który jest diabłem i szatanem, jak mówi też Księga Objawienia w 12 rozdziale. Ale także może to spojrzenie dzisiaj, chciałbym, żebyśmy dzisiaj patrząc na Pana Jezusa, byli przepełnieni wdzięcznością, uwielbieniem, chwałą dla Niego. To się Jemu należy. Za to, kim jest, za to, czego dokonał, dla Ciebie i dla mnie. Spojrzy na Jezusa. Powstańmy bardzo proszę, zaśpiewajmy tą pieśń. Za kolejną możliwość bycia razem jako Kościół, jako ci, których wykupiłeś Twoją drogocenną krwią. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty nam też w tej prawdzie pokazujesz to, że patrząc na Ciebie możemy mieć ratunek, że w Tobie jest ratunek. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak i Ty musisz być wywyższony, bo Ty jesteś jedynym sposobem, aby pokonać moc jadu węża, aby moc grzechu w naszym życiu była pokonana, abyśmy z tego grzechu byli oczyszczeni. Tylko ratunek jest w Tobie, Panie Jezu, w Twojej świętej krwi. I dzisiaj jako też Kościół możemy, spożywając chleb i wino, zwiastować i komunikować tą prawdę, że mamy udział w Twojej śmierci, że mamy udział w Twoim zmartwychwstaniu i że przez Twoją śmierć jest nasze życie i nasz ratunek. Dziękujemy za tą prawdę i dziękujemy, że możemy patrząc na Ciebie,
w naszych sercach, Panie, rozpalać wdzięczność i uwielbienie dla Ciebie. Ja chcę, Panie, żeby moje serce było przepełnione wdzięcznością, Panie. Ilekroć mój wzrok będzie i moje myśli skoncentrowane na Tobie, czy nawet nie będą na Tobie koncentrowane, ale żeby moje serce przepełniała wdzięczność, uwielbienie dla Ciebie. Jesteś tego godzien, Panie, i nikt mnie nie uratował, nikt nie oddał za mnie swojego życia, a jedynie Ty, mój Panie, mój Zbawicielu, mój Wykupicielu, mój jedyny ratowniku. Uwielbiam Ciebie i dziękuję za Kościół Twój, dziękuję, że mogę być częścią ludu zbawionego, ludu uratowanego przez Twoją świętą krew, Panie Jezu. Pobłogosław nas i w tym czasie, niech ten czas będzie czasem koncentrowania naszego wzroku, naszej uwagi, naszego skupienia na Tobie i przeżywania tego, kim jesteś i czego dokonałeś. Tobie chwała we wszystkim i za wszystko, Panie Jezu Chryste. Amen. Będziemy, kochani, dalej śpiewać pieśni i patrzmy na Pana Jezusa. Światło lśni.
Kochasz jak nikt inny. Panie, tak często w naszym życiu są te wątpliwości co do miłości skierowanej w naszą stronę, ale nie możemy i nie musimy mieć żadnych wątpliwości co do Twojej miłości. Panie, Ty nie tylko to wyrażasz w swoim słowie, ale pokazujesz każdego dnia i wyraziłeś w najpełniejszy sposób, kiedy oddałeś życie za każdego z nas, kiedy pokazałeś, że jesteśmy dla Ciebie cenni i że jesteśmy tymi, których Ty umiłowałeś i oddałeś swoje życie za każdego z nas. Wywyższamy Ciebie i wychwalamy i dziękuję Ci, Panie Jezu, że ja też mogę każdego dnia żyć tą świadomością, która daje mi odpocznienie, która daje mi takie spełnienie, że Ty mnie kochasz i że Ty przygotowałeś na mnie miejsce i że przyjdziesz, aby mnie zabrać. Jestem Tobie za to wdzięczny. Uwielbiam Ciebie i wywyższam dzisiaj w zgromadzeniu umiłowanych przez Ciebie, w zgromadzeniu tych, którzy są odkupieni i uratowani i będą zabrani, jeśli w Tobie do końca będą trwać i wierni Tobie. Uwielbiamy Ciebie, Panie, i Tobie się kłaniamy, oddając Ci chwałę i cześć, bo Twoje imię, Panie, jest godne wszelkiej chwały, bo Twoje imię jest najwyższym imieniem i nie ma innego imienia, które jest darowane nam ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezusa Chrystusa. Niech to imię będzie także pośród nas wywyższone, uwielbione i błogosławione. Hallelujah.
Ponad wszelkie imiona i nikt nie jest taki jak Ty. Chwalimy, wywyższamy i uwielbiamy Ciebie. I Tobie się kłaniamy, Panie Jezu, oddając Tobie wszelką chwałę i wywyższając Twoje cudowne imię. Dziękujemy, że Ty nam pozwalasz poznawać siebie, że nam pozwalasz doznawać, doświadczać Ciebie w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy Ciebie także przez Twoje Słowo poznawać. Niech Słowo także dzisiaj wykonuje Twoją pracę w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Dziękuję, że przez te pieśni też, Panie, ja mogę widzieć, mogę patrząc na Ciebie widzieć, jakim jesteś i czego dokonałeś. I to także może mnie podnosić i wspierać i wzmacniać też różnego rodzaju zmagania, których doświadczam. Dziękuję za prawdę Twojego Słowa. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Twoje imię ponad wszelkie imiona, imię Jezusa. Niech będzie bez względu na wszystko to imię wywyższone i dzisiaj pośród nas, ale także w życiu każdego z nas, gdziekolwiek będziemy. Halleluja. Chwała Tobie i cześć niech będzie. Światło Twojej miłości, Panie, tą pieśń zaśpiewajmy, proszę, jeszcze razem. Miłosierdzie.
Panie, dziękujemy za to, że to Ty jesteś tym Słowem, które zostało też posłane, ale też dzisiaj możemy słuchać Twojego Słowa i proszę, abyś także dzisiaj posyłał Twoje Słowo do każdego z nas. Niech Słowo dzisiaj czytane przez Ducha Świętego ożywiane wykonuje pracę w życiu, w sercach, umysłach każdego z nas. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Czy zdarza się Wam czasem, że gdy znajdziecie się w jakimś miejscu, czasem z powodu osobistej decyzji, a czasem niezależnie od swojej woli, że przez głowę przechodzi Wam myśl, a może jestem tutaj w jakimś celu? Może mam tu jakieś zadanie do wykonania, jakąś rolę do spełnienia? Zdarza się czasem tak Wam? Niedawno mieliśmy w naszym zborze wykład pod tytułem Dojrzalsi w byciu błogosławieństwem dla innych. I Tomasz w czasie tego wykładu wspomniał o inspirującej obietnicy danej Abrahamowi i jego potomstwu, że będą błogosławieństwem dla wielu narodów, że narody całe będą błogosławione dzięki Abrahamowi i narodowi, który powstał z niego. I to zaowocowało różnymi postawami w życiu Abrahama. Ta obietnica, ta zapowiedź zainspirowała go, że na przykład, jak słyszeliśmy w tamtym wykładzie, zaczął wstawiać się za Sodomę, gdy się dowiedział, że Bóg postanowił zniszczyć to miasto. Sodoma z oczywistych powodów nie ocalała, lecz gdy Lot z rodziną zwlekał z opuszczeniem Sodomy, jak czytamy w Biblii, aniołowie wzięli ich za ręce, wyprowadzili z miasta i dali polecenie: uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale Lot zaczął prosić: Panie, nie dam rady. Tak, widzę, że okazujesz przychylność swemu słudze. Wyświadczyłeś mi wielką łaskę. Chcesz mnie zachować przy życiu. Ale ja nie zdołam uciec w góry. Wcześniej dopadnie mnie nieszczęście i umrę. Widzisz to miasto w pobliżu? Tam ucieknę. Jest niewielkie. Tam się schronię. Małe, prawda? Tam ocalę swoje życie. Dobrze, usłyszał Lot. I w tej sprawie okażę Ci względy. Nie zniszczę tego miasta, które mi wskazałeś. Pośpiesz się, schroń się tam, bo nie mogę nic zrobić, dopóki tam nie wejdziesz. Właśnie dlatego nazwa tego miasta brzmi Soar. Kiedy wschodziło słońce, Lot wchodził do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Spadł on od Pana, prosto z nieba. Zniszczył on te miasta, zniszczył cały okręg, wszystkich mieszkańców tych miast, nawet zieleń na polach. Soar to jedno z pięciu miast okręgu, które miało zostać zniszczone razem z Sodomą i Gomorą, a które, jak przeczytaliśmy, Bóg oszczędził na prośbę Lota jako miejsce jego tymczasowego schronienia. Wcześniej to miasto, jak czytamy w innym miejscu Pisma Świętego, nazywało się Bela, co znaczy zniszczenie. Bardzo ciekawe. Spróbujmy spojrzeć
na to miasto, na sytuację w tym mieście z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Soaru. Możliwe, że nie jeden mieszkaniec Soaru myślał sobie: mieszkam tu na tej byle jakiej prowincji. Szkoda, że nie mam mieszkania w Sodomie albo w Gomorze, w tych tętniących życiem ośrodkach kultury współczesnej, gdzie są kina, teatry, gdzie są restauracje i rozmaite rozrywki i gdzie są muzea różne, II wojny światowej na przykład, żeby można cały dzień spędzić w tak interesującym miejscu. Szkoda, że jestem takim prowincjuszem. Być może nie jeden tęsknił za Sodomą, ale przyszedł pewien dzień, kiedy mieszkanie w Soar okazało się wielkim atutem, bo właśnie w tym miasteczku schronił się Lot. Sprawiedliwy Lot, jak mówi o nim pismo. Wejście Lota do Soaru ocaliło to miasto. Tak? Jesteście ze mną? Ze względu na Lota Bóg nie zniszczył miasteczka Soar, które inaczej uległoby spaleniu razem z Sodomą, Gomorą i dwoma innymi miastami, bo w Księdze Powtórzonego Prawa mamy tego potwierdzenie. O ziemi przeklętej przez Boga czytamy tak: nie ma jej co obsiewać i nie ma jej co obrabiać, gdyż nie wzejdzie na niej żadna roślina, bo rzeczywiście będzie jak ruiny Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w gniewie i wzburzeniu. Są tu wymienione 4 miasta, a w całym okręgu było 5 miast. Było tam też miasteczko Soar. Ale gniew Boży je ominął. Niesamowite. Pozostało na mapie. Potem służyło nawet jako punkt odniesienia, bo na przykład w Jeremiasza 48 rozdziale czytamy: Moab jest zdruzgotany głośną krzyczą aż do Soaru. Już tych innych miast nie było na mapie nawet, a ono pozostało. Biblia wskazuje, że podobnie jak obecność sprawiedliwego Lota ocaliło miasteczko Soar, tak też obecność, bliskość chrześcijanina może okazać się zbawienna w życiu niejednego człowieka, a nawet całego środowiska. Usłyszeliście, co powiedziałem? Weźmy pierwszy przykład, który wskazuje na zbawienny dla innych kontakt z chrześcijaninem. Oto apostoł Paweł podróżuje statkiem do Rzymu z 276 innymi osobami. Płyną i jest wielka burza. I są różne tam sytuacje, oni na różne sposoby próbują sobie poradzić. Apostoł Paweł im wcześniej radził, co należałoby zrobić, ale oni zlekceważyli jego rady. I doszło już do takiej bardzo kryzysowej, podbramkowej sytuacji. I wtedy odezwał się apostoł Paweł do nich, mówiąc: tym razem wam radzę, bądźcie dobrej myśli. Nikt z was nie zginie. Przepadnie tylko statek, bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu oddaję cześć. Powiedział mi: nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem. Ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie. Wierzę bowiem Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. I jak myślicie, jak się stało?
Tak się też stało. Statek się rozpadł, a oni wszyscy co do jednego przeżyli. Dlaczego przeżyli? Ponieważ wśród nich był Boży człowiek, apostoł Paweł. Ponieważ właśnie na tym statku płynął mąż Boży, który miał dotrzeć do Rzymu, miał stanąć przed cesarzem. Ponieważ Bóg miał plan z jednym człowiekiem, a 276 ocalało przy tej okazji. Ciekawe. Dające do myślenia przy okazji. Drugi przykład biblijny. Otóż swego czasu Aramejczycy wyruszyli na wyprawę, taką rabunkową wyprawę do ziemi Izraela, by porwać ludzi, by zrabować, co się da. Tak to robili, dosyć często robili. I porwali też tam pewną małą dziewczynkę, która trafiła do domu dowódcy wojsk aramejskich. I w drugiej księdze królewskiej czytamy bardzo interesującą myśl, odczytujemy tutaj. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. I jak się stało? Jak myślicie? I tak się stało. Ta mała dziewczynka, są tu małe dziewczynki? Są, widzę tu jedną, drugą małą dziewczynkę. Wasza obecność tutaj może mieć wielkie znaczenie, bo może usłyszycie coś, co kiedyś powiecie swojej koleżance, koledze, tatusiowi, wujkowi, jakiemuś panu nieznajomemu. Powiecie coś, co go uratuje od wiecznego potępienia nawet. Tak. Całym szczęściem tego pogańskiego domu było to, że w nim znalazła się mała dziewczynka z Izraela. Zmieniło to całkowicie sytuację. Ten człowiek nie tylko został uleczony z trądu, ale też uwierzył w Boga. Wow. I możemy powiedzieć, że człowiek, który zna Boga w każdych okolicznościach, może i jest błogosławieństwem dla otoczenia. Zgoda? Dlatego, bracia i siostry, potrzebna nam jest otwartość na to, że Bóg może kogoś posłać w środowisko, od którego normalnie należałoby stronić i w sposób, którego nie należałoby nawet naśladować. Bóg może z nami zrobić w taki sposób, że nam wcześniej to do głowy nie przyjdzie i nie możemy nawet liczyć na to, że nas bracia i siostry od razu pochwalą i pobłogosławią, żeśmy tam się znaleźli, gdzieśmy się znaleźli. Weźmy na przykład dwóch szpiegów wstępujących do domu nierządnicy Rahab w Jerycho. Co by porządni Żydzi, kapłani, starsi kościoła,
Co by powiedzieli o tych facetach, dowiadując się, że oni weszli do domu kobiety nieciężkich obyczajów? Jak można? Jak można? Ale jak czytamy w księdze Jozuego, ich wstąpienie do jej domu uratowało ją. Uratowało ją do tego stopnia, że potem została prababcią króla Dawida, a nawet znalazła się w linii rodowej samego Jezusa. To jest nie do pomyślenia. To jest nie do przyjęcia wręcz dla niektórych świętoszków. Ale tak było. Są przypadki wyjątkowe, przypadki nie do naśladowania, nie daj Boże, żebyśmy się tu dobrze rozumieli. Nie do tego, żeby to stały się dla nas wzorce postępowania. Ale przypadki godne tego, żeby wziąć je pod uwagę, żeby się otworzyć na to, żeby nie myśleć tak bardzo wąsko i zawsze tylko tak, a nie inaczej, bo jakby Bóg nie mógł inaczej. Czasem nasze wejście w jakieś środowisko może nawet znosić znamiona życiowej porażki. Gdy my tak mówimy o Bożym błogosławieństwie, gdy wokół nas rozbrzmiewa teologia sukcesów rozmaitych, to może być tak, że Bóg nas poprowadzi drogą, która będzie oznaczać porażkę. Weźmy przykład Józefa sprzedanego przez braci do Egiptu. Ostatnio niektórzy z nas mają te teksty na tapecie. Najpierw trafił do domu Potyfara. Pan, czytamy w 1 Mojżeszowej 39, z powodu Józefa błogosławił domowi Egipcjanina. Błogosławieństwo Pana spoczywało na wszystkim, czym rozporządzał Potyfar w domu i poza domem. Boży człowiek znalazł się w domu zarządcy Egiptu i zobaczcie, coś wniósł w życie tamtej rodziny, tamtego domu. Niezwykłe. A ile dobra wniósł dla całego Egiptu Józef. Ach, tutaj się rozczytujemy. Sam Józef powiedział tak, nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg, powiedział do tych swoich strapionych, przerażonych braci, którzy się zorientowali, że Józef ich rozpoznał i że och, i że to jest właśnie ten Józef, którego oni sprzedali za 20 srebrników jakimś kupcom zmierzającym w stronę Egiptu. Nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg. A potem powiedział jeszcze coś takiego. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Bo jak wiemy z Biblii, dzięki Józefowi nie tylko sam Egipt przeżył klęskę suszy, ale też okoliczne narody, a nawet potomkowie Abrahama zostali uratowani dzięki temu, że Bóg wcześniej posłał w tak przykrych okolicznościach, w tak trudnych okolicznościach posłał Józefa do Egiptu. A więc czasem nasze wejście w jakieś środowisko może nawet nosić znamiona życiowej porażki, tak? Ale gdy się tam znajdziemy, możemy wykonać jakąś bardzo ważną rolę, spełnić w imię Boże. Bóg może też użyć źle, ach, boję się to powiedzieć, ale to powiem. Bóg może też użyć źle ulokowanych uczuć i związku małżeńskiego zawartego z pominięciem biblijnych zasad. O!
Ale weźmy na przykład Samsona, który się ożenił z Filistynką. Pewnego razu Samson udał się do Timny. Tam zobaczył pewną Filistynkę. W dawnych latach na wszystkie dziewczyny, które nie należały do zboru, mówiliśmy to Filistynki. Po powrocie oznajmił rodzicom: spodobała mi się w Timnie pewna Filistynka. Nie dziwota. Weźcie mi ją za żonę. Ojciec i matka nie byli zachwyceni. Czyż już brakuje kobiet w naszym rodzie albo w naszym ludzie, że chcesz wziąć za żonę kobietę spośród tych nieobrzezanych Filistynów? Samson jednak wymógł na ojcu: weź mi tę, bo ta wydaje mi się najodpowiedniejsza. Ojciec i matka nie uświadamiali sobie, że właściwie wyszło to od Pana, że szuka powodu do wystąpienia przeciw Filistynom. W tym czasie bowiem to oni rządzili w Izraelu. Trzeba było coś zrobić, trzeba było wyzwolić Izraela spod władzy filistyńskiej. Mówiłem już, że rozważamy przykłady, które nie mają stać się dla nas normą, przykładem do naśladowania, ale które mają nam otworzyć oczy na to, że Bóg może czasem użyć jakiejś sytuacji, która nijak nie pasuje do naszego prostolinijnego rozumienia słowa, a może użyć dla swoich celów, bo chce posłać jakiegoś człowieka, swojego człowieka w jakieś środowisko. Trudne to do zrozumienia, kto może, niech to rozumie. Bóg może nawet posłać nas czasem do więzienia. Czasem niewinnie, czasem w ramach prześladowania jakiegoś fałszywego oskarżenia, ale czasem może nas posłać do więzienia nawet z powodu naszego błędu, naszego przestępstwa, bo coś nas podkusiło, żeśmy jakieś faktury VAT-owskie pokombinowali i tak dalej. Różnie to może być. I znajdziemy się jak Józef w egipskim więzieniu, oskarżony przez żonę Potyfara. Znajdziemy się w miejscu, w którym normalnie byśmy nie chcieli, które w żaden sposób nie jest żadnym obrazem błogosławieństwa. Ale jednak Bóg chce nas tam posłać. Tak jak posłał Józefa do tego więzienia przez fałszywe oskarżenie, tak może czasem niejednego człowieka swojego posłać nawet w takie środowisko, bo chce tam kogoś zbawić, bo chce tam kogoś uratować, bo chce może wielu zbawić przez swego jednego człowieka. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Ano dlatego, że my często nie doceniamy chwili i miejsca, w którym się znajdujemy. Czasem myślimy, że jakbym był tam, że tam powinienem być, to byłoby dobre miejsce. A to miejsce, w którym jestem, które sam się wpakowałem, czy ktoś mnie wmanewrował, czy jakkolwiek tam, z jakichkolwiek powodów się znalazłem, to takie jest miejsce, w którym tak naprawdę przeczekuję i szukam, jakby to się wyplątać z tego i co by to zrobić, i marnuję czas i okoliczność, ponieważ jest to miejsce, w którym jako chrześcijanin masz coś do zrobienia. Chciałbym więc dzisiaj zaapelować, zachęcić was, bracia i siostry, byśmy uwierzyli w swoją rolę w stosunku do naszych najbliższych i abyśmy ją zaczęli pełnić. Bo żyjemy w określonym miejscu, w określonym środowisku, w rodzinie, wśród domowników, którzy może nie zawsze nam jakoś tak odpowiadają. Może być tak, że sam jeden nawróciłeś się w swojej rodzinie i na razie nikt nie chce się nawrócić.
Może jesteś w związku z osobą nieodrodzoną duchowo. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, twoja rola jest oczywista. Zacznij ją pełnić. Słowo Boże mówi, gdyż niewierzący mąż jest uświęcony przez żonę i niewierząca żona uświęcona przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Biblia nie mówi tutaj, że niewierzący mąż może być zbawiony przez żonę, albo że niewierząca żona może być zbawiona przez męża. Bóg zbawia człowieka, nie mąż, ani żona. Ale wierząca żona, wierzący mąż, wierzący rodzice mają wpływ na to, żeby tych swoich domowników, swoich najbliższych oddzielać od świata, oddzielać od wpływu świata, zaczynać wywierać pozytywny wpływ, który będzie ich prowadził do zbawienia. Czy to rozumiecie? Nawet dzieci, my nie jesteśmy w stanie zbawić naszych dzieci, ale jeśli dzieci są w naszej rodzinie, jeśli są w kręgu naszego wpływu, to możemy je naprowadzić, skierować ku Chrystusowi przez swoją postawę. A więc, bracia i siostry, niezależnie od tego, jak do tego doszło, że jesteśmy w takiej konfiguracji, w takiej sytuacji, w takim związku, w takiej rodzinie, w takim najbliższym otoczeniu, zacznijmy starania o zbawienie osób, z którymi dzisiaj jesteśmy blisko. To jest wielka rola, wielkie zadanie do wykonania. Potrzeba nam konstruktywnej postawy w zaistniałych już okolicznościach. Bo już tak jest, że jesteś. Gdzie jesteś? Tam jesteś. I tego już nie zmienisz, natomiast możesz podejść w sposób konstruktywny. Bądźmy świadomi, że zawsze stanowimy dla kogoś szansę zbawienia, przyprowadzenia go do Chrystusa. Kiedy znajdziemy się nagle w nowych okolicznościach, bo się przeprowadziliśmy, bo trafiliśmy do nowej szkoły, czy do nowego miejsca pracy, czy wyjechaliśmy na wakacje i 2-3 tygodnie spędzamy w jakimś nowym środowisku, spotykamy się z ludźmi, jemy razem śniadanie i tak dalej. Stanowimy w tym miejscu szansę dla kogoś, kto nas otacza, kto jest blisko. Ponieważ oto chrześcijanin wszedł w nowe środowisko, spotyka się z nowymi ludźmi, jest w nowym miejscu. Jest jak Lot, który wszedł do Soaru i może uratować jedną duszę, 2 dusze, 5 dusz, a może całą dzielnicę. Wow, jest to możliwe? Bądźmy świadomi, że zawsze stanowimy dla kogoś szansę zbawienia, nawet gdy znajdziemy się w złym położeniu, w jakimś nieszczęściu, w chorobie, w kryzysie, w więzieniu, jakkolwiek, cokolwiek się w naszym życiu wydarzyło i gotowi bylibyśmy tylko narzekać i wstydzić się i żałować tego i uciekać i oddzielać się, bo my już się do niczego nie nadajemy, bośmy się wpakowali w coś, bośmy popełnili grzech, o, jak się spojrzeć ludziom w oczy i tak dalej. W tym położeniu jesteśmy Bożymi narzędziami. I potrzeba konstruktywnej postawy. Trzeba zająć się tym, do czego jesteśmy powołani. Niezależnie od tego, jak w dane miejsce trafiliśmy, czasem z powodu wyraźnego kierownictwa Ducha Świętego możemy trafić w jakieś środowisko, nowe dla nas środowisko. Ale czasem z powodu życiowego błędu, a nawet z powodu pokuszenia w
każdych takich okolicznościach powinniśmy się zreflektować i przejść w tryb ratuj duszę. Wiecie, że można działać w różnym trybie. W trybie spocznij, w trybie narzekaj, w trybie uciekaj, w trybie ratuj duszę. Swoją własną, ale też innych, bo jak czytamy, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Po trzecie, chciałbym was zachęcić, byśmy tworzyli atmosferę wiary w Jezusa Chrystusa, poczucia bezpieczeństwa i pokoju wewnętrznego dla osób, z którymi staliśmy się bliscy, blisko, z powodu tego, żeśmy się znaleźli w tych okolicznościach. Chodzi o to, żeby jak prorok Jonasz powiedzieć w swoim środowisku, w którym się znaleźliśmy, o swoim związku z Bogiem. Jonasz nie miał się za bardzo czym pochwalić w tym momencie, bo uciekał od Boga, ale pochwalił się tym, że należy do tego Boga. Powiedział o swoim związku z Bogiem. Wstyd mu było, aż oni na niego spojrzeli, człowieku, jak można takie rzeczy robić. Ale on się odkrył, on należał do Boga. Jeśli zgrzeszyłeś, to koniecznie przyznaj się przed nimi do swojego nieposłuszeństwa Bogu. Nie udawaj, że nie zrobiłeś niczego złego. Niech ci, pośród których się znalazłeś, gdzie wszedłeś, gdzie jesteś teraz, niech wiedzą, że ty jesteś w stanie błędu nawet, że to nie tak powinno być. Ale powiedz tym ludziom, powiedz tym swoim bliskim, powiedz ludziom, z którymi masz do czynienia, o dobroci, o miłosierdziu Boga, o łasce, o przebaczeniu w Chrystusie Jezusie. Zaświeć im tam, bo się tam znalazłeś z tego powodu, żeby im to powiedzieć. Wtedy ci ludzie zaczną się zwracać ku Bogu, zaczną też doceniać tę okoliczność, że właśnie ty pośród nich się znalazłeś. W Księdze Zachariasza czytamy, tak mówi Pan Zastępów, w tych dniach 10 ludzi spośród wszystkich narodów i języków uchwyci się z kraju szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, ponieważ słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Nie wiem, czy słyszeliście takie historie z okresu II wojny światowej, jak to obcy przyszli schować się w domu wierzących ludzi, gdy się zbliżało bombardowanie. Dlaczego? Bo sobie pomyśleli, z tymi ludźmi jest Bóg. On może ochronić ten dom od bomb. Ja słyszałem kilka takich świadectw. Ale dlaczego przyszli? Ponieważ ci ludzie w swoim środowisku powiedzieli, że należą do Boga. Nie ukrywali swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Spełnili swoją rolę w miejscu, w którym przebywali. I w wielu wypadkach ocalili życie innych ludzi. Jak odbieracie dzisiejsze rozważanie? Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jakby ktoś nie był przekonany do słuszności tego myślenia, to chciałbym podać największy przykład zbawiennego wejścia w jakieś miejsce. No nie? Już wszyscy wiecie, o co chodzi. Przychodzący na świat Syn Boży jest najdobitniejszym przykładem, że wejście Bożego człowieka, nawet bardzo złe środowisko, może mieć zbawienny skutek. Oto pocznie dziewica,
urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Oto niektórzy ludzie w tamtym środowisku mogli w tym momencie, najpierw w Betlejem, przepraszam, zacząć mówić Bóg z nami. Bóg z nami. Przez to, że się urodził Jezus i zamieszkał w Nazarecie. W Nazarecie zaczęli mówić Bóg z nami. Wszedł do tego nędznego miasteczka. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Mówili ludzie. A wszystkie inne chwalebne miasta już dawno obróciły się w proch. A do Nazaretu dzisiaj można pojechać. Tętni życiem. Bóg z nami. Do jakiego świata wszedł doskonały Syn Boży? W jakim towarzystwie przebywał? Mateusza 9 czytamy, potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Ach, to nie było wspaniałe towarzystwo, salony Jerozolimy i ówczesnego świata. Jezus przyszedł do takich prostych, grzesznych ludzi, bo czytamy, Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Jesteś naśladowcą Jezusa, Syna Bożego? To nie zajmuj się wydawaniem wyroków na świat, na swoje otoczenie. Tylko myśl o tym, przejdź w tryb, zbawiaj duszę, zbawiaj duszę. Tak pracuj, tak myśl. Nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować, powiedział sam Syn Boży Jezus Chrystus. Tak więc, bracia i siostry, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że chrześcijanin gdziekolwiek trafia, jakkolwiek trafia, powinien skupić się na tym, może się skupić na tym, żeby pracować na rzecz zbawienia ludzi, którzy go otaczają. Postawa Syna Bożego, który w Chrystusie Jezusie jako Emanuel przybył na świat, jest wielkim wyzwaniem dla tych, którzy jak faryzeusze aprobują tylko własne towarzystwo i z innymi tu absolutnie, którzy natychmiast potępiają każde zachowanie, które nie zgadza się z ich sposobem myślenia. Postawa Syna Bożego jest wielkim wyzwaniem dla tych, którzy odmawiają miejsca w społeczności Kościoła osobom, które z różnych powodów postąpiły niezgodnie z zasadami Słowa Bożego. Uwaga! Nie mówimy dzisiaj, że cel uświęca środki. Nie unieważniamy norm moralnych i etycznych. Złego nie nazywamy dobrem, żeby to było jasne, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Raczej dzisiaj wskazujemy konstruktywne podejście do miejsca, w którym się znaleźliśmy, w którym utkwiliśmy, w którym jesteśmy w tym momencie. Soar ocalało, bo wszedł tam sprawiedliwy Lot. Naaman został uzdrowiony i uwierzył w Boga,
bo w jego domu znalazła się mała dziewczynka z Izraela. 175 ludzi przeżyło, bo płynął z nimi apostoł Paweł. Twoja obecność w twoim domu, małżeństwie, rodzinie, szkole, pracy też okaże się dla kogoś zbawienna. Żyj tą myślą, nie rozpamiętując już przyczyn swojej obecności w miejscu, w którym się znajdujesz i nie trapiąc się tym, co o tym pomyślą inni ludzie. Amen. Pragniesz mi przekleństw swych grzechów się zbyć, jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi. Opuść, byś zawsze pokojem mógł żyć, gdyż nas święta oczyszcza krew. O, jest moc, moc, o, wszecudna moc świętej krwi, w świętej krwi. O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc świętej Zbawicielowej krwi. Czy chciałbyś rząd swego ciała się zbyć? Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi. Pastor głosił dzisiaj o zbawiennej obecności. Ale problemem jest często to, że jesteśmy nieobecni. Fizycznie jesteśmy gdzieś obecni, ale tak naprawdę jesteśmy
nieobecni. Badania różne mówią, że nawet 50% naszego życia potrafimy przegapić. Jesteśmy gdzieś fizycznie, ale tak naprawdę tam nie jesteśmy, bo wiele rzeczy nas rozprasza. Te małe badziewia bardzo często nas rozpraszają, że z kimś rozmawiamy, a ktoś z nami nie jest. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, że z kimś rozmawiacie, nawet patrzycie na tą osobę, ale gdzieś odpłynęliście. Zdarza się nam to, że jesteśmy, ale jakby nas nie było. I dzisiaj też o tym było to kazanie. Bo przecież jesteśmy w różnych miejscach, żebyśmy byli tam obecni, żeby nasza obecność była prawdziwa, świadoma i wtedy ona może być zbawienna. Chciałbym parę słów o tym powiedzieć, kiedy Gabriel dzisiaj rozpoczynał. Jestem wręcz wzruszony, bo myślę, nie spędzałem w tym tygodniu tak wiele czasu z nim, a czyta mi w myślach. Ale to jednak po prostu wierzę, że ten sam Duch wpływał na nasze myśli w tym tygodniu, ponieważ zaczął od tego, o czym ja chciałbym się dzisiaj dzielić, tą myślą odnośnie skupienia naszej uwagi, naszego wzroku. I te pieśni dzisiaj nas pięknie wprowadzały w to, żebyśmy spojrzeli na Chrystusa. Wiecie, czytam aktualnie książkę popularno-naukową, która mówi o ludzkiej uwadze, ludzkim umyśle, jak Pan Bóg nas też tak skonstruował, chociaż autorka może nie mówi, że Pan Bóg tylko zachwyca się mózgiem, ale ja wierzę, że to Bóg tak nas skonstruował, że pewnie was nie zaskoczy, my nie jesteśmy jak radar, tu patrzę na Mateusza, który wie, że radary tam na około 360 stopni badają, co się dzieje wokół i można taki odczyt zobaczyć. My mamy ograniczoną percepcję, nie mamy, jak nie mamy lusterek, nie wiemy, co się dzieje za nami. I można powiedzieć, że około 200 stopni mamy taki, to jest nasze pole widzenia. Ale jak myślicie, w jakim procencie widzimy wyraźnie? Jakie jest pole naszego widzenia, jeżeli chodzi o to, na czym naprawdę skupiamy naszą uwagę? Kto da mniej? 2%. Brawo, Łukasz. Ja wyczytałem z tej książki. Możecie zrobić sobie takie badanie. Jeżeli się wyciągnie kciuki przed siebie, to tyle widzimy wyraźnie. Jak je zaczynamy przybliżać, to już nam się to rozmywa. Jeżeli chodzi o to, co naprawdę wyraźnie widzimy, bo mamy pole widzenia dość szerokie, ale naszą uwagę skupiamy na 2%. I dlatego tak to jest, że kiedy komuś upadnie jakiś brzęczący kubek, to nasz mózg od razu kieruje wzrok w tamto miejsce, żeby zobaczyć, co się wydarzyło. Jak jest kazanie i się slajd nowy wyświetli, to jest gdzieś w polu naszego widzenia, ale od razu nasz wzrok idzie w tamtym miejscu. Kiedy ktoś zapuka do drzwi, co robimy? Patrzymy na drzwi. Tak szybko to reaguje. Musimy utkwić nasz wzrok w to, co aktualnie nas interesuje i tylko temu poświęcamy naszą uwagę. Ja was widzę wszystkich, ale mogę skupić się na jednej twarzy w danym momencie. Pomyślmy chwilę o tym, bo tak, jesteśmy skonstruowani. Jest to pewna prawda też w tym, że uwaga, nasza uwaga jest potężnym narzędziem, ale jednocześnie nasza uwaga jest bardzo krucha. Dobrze skupiona uwaga sprawia, że radzimy sobie w różnych trudnych okolicznościach. Autorka tej książki przeprowadza szereg badań od wielu, wielu lat na astronautach, na żołnierzach, na ludziach, którzy w różnych krytycznych sytuacjach muszą działać. I ćwiczą również ich uwagę, żeby w momencie, kiedy dzieją się różne rzeczy, żeby nie polegli. Bo wiecie, jakby to było, gdyby podczas wojny dowódca nagle się rozsypał, bo ale tutaj huknęło coś i patrzy, tutaj się wydarzyło coś, a tam coś się stało i nie może tak być, bo wszyscy zginą. On ma świadomość, jakimi dysponuje zasobami, jaki jest cel i musi zachować uważność, skupić swój wzrok w tym miejscu i może się dosłownie walić i palić, ale jego wzrok musi być utkwiony na celu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ my toczymy bój nie z krwią i ciałem,
ale wiemy z czym, z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, toczy się bój, toczy się walka. I teraz gdzie jest nasza uwaga? Ale tu się coś wywróciło, tu się coś stało w moim życiu, tutaj. Utkwijmy nasz wzrok w Jezusie. O to chodzi, żebyśmy mieli odpowiednio i wtedy nie damy się pokonać. I Wieczerza Pańska to ważne wydarzenie, ponieważ ono dzisiaj ćwiczy naszą uważność. Wspólnie, razem w tym miejscu wszyscy skupiamy nasz wzrok na krzyżu, na Jezusie, na Jego ofierze. Skupiamy nasz wzrok na tym opisanym w Ewangeliach wydarzeniu, kiedy Pan Jezus ustanowił wieczerzę i co to oznaczało. I nasze skupianie uwagi na tym sprawia, że pokonamy, że poradzimy sobie z różnymi trudnościami. Bo może się wali i pali w twoim życiu. Ale jeżeli zwrócisz swój wzrok, utkwisz go w Jezusie, to wtedy hej, my wiemy przecież, jeżeli po naszej stronie jest Stwórca tego świata i Sędzia, ten najważniejszy, ten, który ma wszelką moc. Dla człowieka to rzecz niemożliwa, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To wtedy zwyciężymy. I dlatego Pan Jezus w swojej wielkiej mądrości nakazał nam, żebyśmy praktykowali Wieczerzę Pańską, żebyśmy wspominali to, co on ustanowił, ponieważ w ten sposób naszą uwagę, te 2% naszego wzroku możemy skupić na tym, co jest najistotniejsze. Korzystajmy z tego, ćwiczmy się w tym i robimy to regularnie i proszę was dzisiaj o to, żebyśmy byli obecni, żeby nasza uwaga była obecna, żebyśmy nie tylko fizycznie byli w tym miejscu, nie tylko uczestniczyli fizycznie, sięgali po chleb i po wino, ale żebyśmy byli w tym, skupili, utkwili nasz wzrok na Jezusie, tak jak też czytamy w liście do Hebrajczyków. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Skupmy naszą uwagę, utkwijmy wzrok w Jezusie. Niech po raz kolejny dotrze do nas to, co się wydarzyło, co do dzisiaj ma tak wielkie znaczenie, co przemieniło historię całego świata. Syn Boży przyszedł. Jego obecność była zbawienna dla nas. Był tutaj na ziemi. Oddał swoje życie. Umarł i zmartwychwstał. I dzisiaj jest po prawicy swojego Ojca w niebie i wstawia się za nami. Czasem nam może to spowszednieć. Czasem niestety nasza uwaga, te 2%, którymi dysponujemy, gdzie naprawdę wyraźnie widzimy, potrafi się skupić na czymś innym. I w polu naszego widzenia jest to oczywiście, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus jest Panem. My to wiemy, my to widzimy, ale nie tak wyraźnie. I potrafimy się skupić na jakimś problemie, na jakiejś sytuacji, na czymś, co nas przytłacza. A powinno być zupełnie odwrotnie. Powinniśmy utkwić nasz wzrok w Jezusie. A wtedy, mimo że jakieś problemy jeszcze są w polu naszego widzenia, to niech one tracą ostrość, a my patrzmy na Jezusa. I to chcemy dzisiaj czynić. Będziemy przystępować teraz do stołu Pańskiego. Powstańmy, te osoby, które są gotowe, żeby dzisiaj przystąpić do wieczerzy. Słowo Boże nas poucza, jak to było. Czytam z pierwszego listu do Koryntian. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. I chcemy to naśladować też, dlatego teraz bierzemy chleb i proszę brata Mariusza, żeby nas poprowadził w dziękczynnej modlitwie. Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś naszą głową, a my jesteśmy ciałem, Kościołem.
Tak jak chleb jest uczyniony z wielu ziaren, ale stanowi jeden bochenek, tak Ty z nas uczyniłeś jedno ciało, jesteśmy jednością. Czy młodzi, czy starzy, czy bogaci, czy ubożsi, czy kobieta, czy mężczyzna, czy Polak, czy Ukrainiec, czy ktoś, kto służy Tobie w sposób widoczny dla ludzi, czy ktoś, kto Tobie służy w sposób, którego ludzie nie widzą i nie chwalą. Wszyscy jesteśmy jednością. Jesteśmy tym ciałem, którego Ty jesteś głową. I dziękuję Ci, że Ty jako pierwszy człowiek powstałeś z martwych, abyśmy i my jako Twoje ciało za Tobą podążyli do nowego życia, powstali do nowego życia. Dzięki Ci za to, Jezu. Amen. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. I za tą krew też chcemy złożyć teraz dziękczynienie. Proszę Mirona. Dziękuję Ci, Boże, za ofiarę Twojego Syna, za Jego krew, która się przelała, która była jedyną godną zmyć nas grzechy i dać nam dostęp do zbawienia. Dziękuję Ci za to i proszę, pobłogosław to wino, które teraz będziemy spożywać na pamiątkę, by to dzisiejsze święto dało nam to, żebyśmy mogli utkwić wzrok w Tobie jeszcze bardziej i krok zbliżyć się do bezgranicznej ufności Tobie. Amen. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Dlatego Słowo nas też poucza, choć mamy utkwić nasz wzrok w Jezusie, żebyśmy też spojrzeli w siebie. Poddajmy się takiemu autotestowi. Ale to Słowo też poucza nas, że po tym, jak to zrobimy, to nie po to, żebyśmy zaraz zrezygnowali, ale żebyśmy przystępowali, żebyśmy uświadomili sobie, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. I On jest gotów wybaczać, jest gotów oczyszczać, ale chcemy to robić z nabożnym szacunkiem, przystępować do stołu Pańskiego. I to teraz będziemy czynić. Krwią mnie wykupił, Jezu.
łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Amen.